Jesteśmy nad jeziorem w Kujawsko-Pomorskim i w czym jest problem? Od 4 dni zauważyłem, że ta para łabędzi, których właśnie przed chwilą pokazałem, co płynęła w oddali, jeden z nich jest uwiązany żyłką od wędki rybackiej. I ma połączone skrzydło z nogą, jest uwiązany, także może jeść, może chodzić, może pływać, jest pełnosprawny, ale nie może latać i nie będzie mógł latać, bo sobie z tą żyłką nie poradzi, bo jest bardzo silna. No, w związku z tym poprosiłem Andreasa Oszkę, pochodzenia greckiego, no, by w tej sprawie mi tu pomógł. No, cały czas od 4 dni już karmi tego łabędzia, jest bardzo łabędzia agresywny, nie chce się podejść nawet do 1 metra, cały czas głowa mu chodzi jak peryskop, ogląda się z tyłu, z przodu, żeby tylko nie za blisko. I jego samica, to już by, gdyby ona miała ten problem, to my byśmy nie mieli problemu, bo ona jest bardziej flegmatyczna, bardziej ufna, i można do niej z tyłu podejść. No, byśmy sobie bardzo szybko poradzili. On natomiast jest pełen sił, pełen mocy, tylko syczy, wali skrzydłami, je i zaraz ucieka. Także będziemy mieć problem, jak tu mu pomóc. No, łabędź myśli, że chcemy pewno go zjeść. No nie, no, my chcemy mu pomóc, żeby mógł odlecieć, żeby mógł latać, żeby mógł normalnie funkcjonować. No, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Andreas Oszka, ornitolog, profesor, pracował z łabędziami wiele lat, 30 lat. Spał w zimę z nimi, w trzcinach, obserwował. No, zna ich psychikę, zna, ale powiedział, on jest wybitnie agresywny, wybitnie nieufny. No, nie wiadomo jak z nim pójdzie. Trudny. No, prawdopodobnie by łatwiej by było osadzić krokodyla, bo z krokodylem jest łatwiej. A z łabędziem właśnie takim agresywnym jest bardzo ciężko. No, będziemy próbować, żeby mu pomóc, a nie zjeść. No, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mamy to! Jeszcze w skrzydłach nie ma? Już nie ma skrzydeł? Pokaż nie, bo ja całość wyciągnąłem. Pięknie. Mamy to? Wyłącz. Mamy, o proszę. Łabędź wolny! Andreas Oszka się sprawdził. No. Ja udało się. Ani nogą ruszać, wiesz? On już dzisiaj patyki do tej żyłki miał. No i już mamy robotę zrobioną. Łabędź może trochę się zdenerwował, ale mamy żyłkę. Z tego by nie wyszedł. Andreas Oszka jest niesamowity. Dobrze mu poszło. Wiedziałem, kogo ściągnąć. Także łabędź jest już... Poszło wszystko dobrze. Już teraz są karmione. Chwila stresu, ale jest wolny. Więc jak widzimy, że łabędź był owinięty tym sznurem. To jest po prostu sznur, jak widać, z haczykiem. Jest to sznur kłusowniczy.
zarzucony na węgorza. Nie wędka żadna, nie żaden kołowrotek, tylko zwykły sznurek poszedł na dno. Tu widać dwa ołowie i to miało być na węgorza. No i łabędź się zaplątał, no ale już jest wolny, się cieszymy. Dobra robota. Oby jak najmniej takich przypadków było. Chciałbym jeszcze tu nadmienić, że już dzisiaj rano tu ratownicy dzwonili do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. No ale towarzystwo powiedziało, że nie przyjadą do łabędzia, bo nie mają sprzętu. No i do gminy przeznaczą ten problem i o proszę. I taki był potrzebny sprzęt. Takie mamy Towarzystwa nad Opieki Zwierzętami. Gratuluję.